Agata i Piotr Rubikowie święta spędzą w na samą podróż samolotem wydali krocie, zdjęcia. Agata i Piotr Rubikowie tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędzą z córkami w Australii. Rodzina kompozytora pomimo galopującej inflacji nie zamierza oszczędzać. Sama podróż samolotem kosztowała ich krocie. Rubikowie obficie relacjonowali w mediach społecznościowych swój luksusowy lot. Na pokładzie do swojej dyspozycji mieli m.in. prysznic. Agata i Piotr 21 czerwca 2008 roku wzięli ślub, a niedługo później ich rodzina się powiększyła. W 2009 roku urodziła się ich córka Helena, a w 2013 na świat przyszła Alicja. W tym roku małżonkowie świętowali 14 rocznicę ślubu. Agata i Piotr Rubikowie mogą sobie pozwolić na życie na znacznie wyższym poziomie niż większość Polaków. Podczas gdy wiele osób ledwo wiąże koniec z końcem w czasach galopującej inflacji i podwyżek stóp procentowych. Kilka miesięcy temu Rubikowie przez kilka tygodni odpoczywali w Stanach Zjednoczonych. Agata Rubik na bieżąco dzieliła się z fanami zdjęciami i relacjami z egzotycznych Hawajów. Żona kompozytora już we wrześniu pochwaliła się swoim fanom w mediach społecznościowych, że tegoroczną zimę spędzą w ciepłym klimacie. Jedna z obserwatorek podczas sesji QA na Instagramie zapytała: czy Agata boi się nadchodzącej zimy? Boisz się nadchodzącej zimy? Jakieś przygotowania, brzmiało pytanie. Tak, kupiłam bilety do Australii, odparła Agata Rubik. Jak zapowiedziała, tak zrobiła. Agata i Piotr Rubikowie zabrali swoje córki i ruszyli w daleką podróż do Australii. Nie musieli się jednak martwić niewygody, jakie zazwyczaj wiążą się z tak długim lotem. Rodzina kompozytora podróżowała bowiem w luksusach, o jakich większość Polaków nie może marzyć nawet podczas urlopu. Lot pierwszą klasą linii Emirates obficie relacjonowali w mediach społecznościowych. Podczas dwóch długich lotów każdy z członków rodziny miał do dyspozycji własną kabinę z wygodnym rozkładanym łóżkiem. Na pokładzie znajdowała się prywatna łazienka z prysznicem. Nie zabrakło także wykwintnych posiłków. Za lot pierwszą klasą w takich luksusach Rubikowie musieli zapłacić przynajmniej 90 tysięcy w jedną stronę. Rodzina Rubików tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędzi w nadbrzeżnej miejscowości Cooge, leżącej nieopodal Sydney w Australii. Nie ma wątpliwości, że pomimo rosnącej inflacji i powszechnej drożyzny nie zamierzają oszczędzać. Agata Rubik nie marzyła o zostaniu mamą, w ogóle nie lubię dzieci. Uradowana Agata Rubik poinformowała o powiększeniu rodziny. Synka jak nie było, tak nie ma. Agata Rubik ujawniła, czym ogrzewa swój dom i jak szykuje się do nadejścia zimy. Kupiłam bilety do Australii.